Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich w progach kawiarenki Piosenka o porcelanie, takiego nawiązującego do takiego wiersza Czesława Miłosza. Przywołuję go też teraz, bo jak pamiętacie, tam jest ten zwrot, a właściwie cały wiersz jest o tym, że ta wojna nas nigdy nie opuszcza, że gdzieś te tanki są ciągle w pobliżu, miażdżące porcelanę. I nasze dzisiejsze spotkanie też w jakimś sensie będzie w obliczu wojny. Tak się nazywa seria Biblioteki Poezji Ukrainy, którą od początku tej wielkoskalowej wojny, od lutego 2022 roku, wydajemy w Pograniczu. Już prawie 40 tomików tej biblioteki jest opublikowanych. I mamy dzisiaj bardzo szczególnego gościa, którego chcę, żebyśmy ciepło przywitali. Oleksandr Irwaneć jest z nami. Witaj serdecznie. Tomik, który będzie nam służył jako punkt odniesienia do dzisiejszego spotkania, Wania z Riazania, ukazał się w pierwszym cyklu tej biblioteki, w pierwszych 10 tomikach wierszy przełożone przez Jerzego Czecha. To nie jest pierwszy tom Oleksandra Irwanecia przetłumaczony na język polski. Mamy już kilka książek poetyckich, między innymi tłumaczką Oleksandra była Natalia Bryszko, która też bywa czasem gościem tutaj u nas. I co mogę jeszcze dodać, przedstawiając postać naszego bohatera dzisiaj, no to, że on już jest właściwie żywą legendą ukraińskiej literatury. Przepraszam, że tak używam takich słów, ale trudno mi znaleźć inne. I to się wiąże z początkami takiej grupy poetyckiej Buba Bu, powstałej w 1985 roku. Będziemy mieli w przyszłym roku 40-lecie już tego czasu. Burlesk, bałahan, bufonada, tak się nazwali wtedy od tych pierwszych liter tych słów. I to była rzeczywiście grupa, która miała niezwykły wpływ na rozwój ukraińskiej literatury. Jeszcze czasy sowieckie, pierestrojki i z Ukrainy zaczyna dopływać głos innego stylu, innego języka poetyckiego, mniej romantycznego, mniej poważnego, próbującego spojrzeć na uchwycić cały absurd tej rzeczywistości, prześmiewczego. I poeci, którzy tworzyli tą grupę, Jurij Andruchowicz, Wiktor Neborak i Oleksandr Irwaneć, no każdy potem poszedł swoimi ścieżkami, ale wszyscy oni odcisnęli bardzo duży imprint, taki pieczęć na ukraińskiej literaturze. I o tym też myślę, troszkę chciałbym z tobą, Oleksandrze, porozmawiać, bo to jest jednak droga od Buba Bu do tomiku Wania z Riazania. Czyli od tego momentu, jakbyś mógł troszkę nam przybliżyć samego ducha Buba Bu i powiedzieć, czy to, co teraz piszesz, co opublikowaliśmy w tym tomie, to jest jakaś zasadnicza różnica w tej drodze, którą przeszedłeś, czy bardziej jesteś konsekwentny i pozostajesz przy tym duchu Buba Bu do dzisiaj? Dziękuję. Dziękuję panie Krzysztofie. Dziękuję wszystkim, kto tutaj przyszedł. I od razu przepraszam za swoją polszczyznę. Nigdy nie ukończyłem polonistyki.
Przepraszamy, że nie możemy po ukraińsku z tobą rozmawiać. Nie, jakoś wytrzymam. I dziękuję Krasnogródzie, Sejnam, całej Polsce. Naprawdę tutaj czuję się bardzo, bardzo dobrze. I na pytanie pana odpowiem, że tak, ona jest takim następnym krokiem po tej drodze Bubabu. Chociaż ona jest więcej tragiczna, ale ironii i sarkazmu tam też nie brakuje. A to były nasze takie główne zapowiedzi, kiedy to zaczynaliśmy. I to tak śmieszno, taki był zbieg, że spotkaliśmy i zaczęli tą grupę 17 kwietnia 1985 roku. W ten sam czas, czy 16, 17, 18 kwietnia, Gorbi ogłosił perestrojkę. No jakoś to nie jest powiązane, ale tak się stało. Naprawdę tak, tutaj dziękuję za ten tomik osobny i Jurkowi Czechowi, którego z nami zaraz nie ma. Mówiąc po prawdzie, to jest, u mnie było dużo, dużo publikacji w magazynach, w almanachach, ale osobnego tomika wierszy nie było. Wychodziły moje powieści równe równo i ta sama Natalia tłumaczyła i choroba Liebenkrafta. I jeszcze wcześniej, w 91 czy drugim roku, była przetłumaczona, wyszła w Krakowie malutkie takie też wydanie mojej sztuki teatralnej, nazywałoś Recording i inne utwory, to ona już dawno wyprzedana. A tak swoje wiersze pod jedną okładką to mam tutaj i za to też bardzo dziękuję. I no chyba, no jak, no zostać bubabistą to trudno, ale jakoś radzimy sobie. A także w Polsce mam dużo kolegów i tłumaczę też z polskiego. I moim takim głównym autorem jest Janusz Głowacki, świętej pamięci, przetłumaczyłem jego sztuki i jego powieść autobiograficzną Z głowy. I Janusz mówił, między innymi, i to jest chyba w tej powieści, nie ma nic śmieszniejszego niż ludzkie nieszczęście, cierpienie. I to jest taka głęboka, taka nietrzeanska fraza, ale ona jest głęboka. Nie o to chodzi, że śmiać się z cierpienia. Ale kiedy człowiek zaczyna rozdrapywać te rany, kiedy on na przykład siedzi w Warszawie albo w Berlinie, opowiada, jak mu ciężko, jak on cierpi, no wtedy jest śmieszne. I no a Bubabu, no tak się zaczynało, że mieli, no w 85 było dużo z czego śmiać. Cały kraj był do naszych usług, i to nie Ukraina, Związek Radziecki. I no tak jakoś ono i dalej ta inercja, że no ja postrzegam, kiedy jest coś takiego naprawdę śmiesznego i komicznego. I postrzegam to nie tylko u wrogów, u swoich Ukraińców też to postrzegam. A oprócz Janusza Głowackiego, to ja opowiadałem, a zdaje się, tylko Zuzanie. Musicie wiedzieć, taki był filozof, pedagog, polski Żyd Janusz Korczak. Oczywiście. I on ma między innym taki cykl, takie wiersze w prozie, które się nazywa Modlitwy tych, które się nie modli. I w Kijowie jest Towarzystwo Korczakowskie. No, on u nas tam pracował, on był dyrektorem sierocińca i w Kijowie, i pod Kijowem, tak. Gdzieś tam w Taraści chyba. Mm-hmm. No. I ja to przetłumaczyłem, ten cykl, bardzo dobry. No i styl miał człowiek. I nawet według tej książeczki był też bardzo piękny spektakl teatru studenckiego w Akademii Kijowsko-Mogilianskiej. A z poezji dla antologii tłumaczyłem wierszy Wiesława Szymborskiego, Adama Zagajewskiego i Czesława Miłosza, któremu też dziękuję. To wydano bardzo piękną antologię przez Polski Instytut w Kijowie. Zaraz nazywa się jakoś Miłosz Odczytany. Jest u mnie jeden egzemplar w domu, w Równym. Ja jestem z miasta Równego, to jest Ukraina Zachodnia, tam 170 kilometrów do granicy z Polską, do Rochuska. I ja dla
tego tomika przetłumaczyłem jego tam 5 czy 6 wierszy, między innymi ten taki bardzo znany Campo dei Fiore. Ale chciałbym zacząć z tego, że przeczytam wam ukraińskie tłumaczenie innego wiersza. I nawet nie będziemy szukać oryginału po polsku, możecie później znaleźć. Ja chciałbym, żeby usłyszeli, jak to brzmi po ukraińsku, w języku ukraińskim, w fonetyce ukraińskiej, dlatego muszę otworzyć komputera. Oczywiście. Mhm. Ale to będzie wiersz Miłosza? Tak, Miłosza. I on się nazywa po ukraińsku hotelny numer. To chyba pokój w hoteli, jakoś tak. On musi być w oryginale zaraz. No, możemy sprawdzić, ale... A zaczyna się ta akurat od Campo dei Fiori, ale ja przeczytam od... On mnie tak, ten wiersz może najwięcej przeraził. W temnym hoteli w mieście Wrocław. Запах руїни, стерті доріжки, ложечки в склянці на коридорі, йде прибиральниця, стерті доріжки. Ключ прокрунувся в кімнаті поруч, клацнуло світло, гомін відлуння, світло згасили, порипує ліжко в темнім готелі, стерті доріжки. Він тут у справах, сам із Варшави, вона експедитор споживчих товарів, запах руїни, годинник на вежі, червень спливає, порипує ліжко, а в океанах плантації піни, айсберги плинуть десь піді мною, час повоєнний, середина віку, дзумкіт колібрі, попіл на попіл, дзумкіт колібрі, як же втримати круглу планету, яка вислизає, з гуркотом криком, стогне морями, льодовиками втримати просить, край невідомий, замерзла береза, піна прибою, стогін тюленів, червень спливає, птахи на могилах, двоє у ліжку, потріскані плити, бубни й труби із мегафонів, слухаю віддих. Земля вислизає, і не здолати, не вистачить сили, важка наче серце, як її втримать? Чи милосердя, чи може кохання? Змерзла береза, ліжко затихло. Будь же зі мною, середина віку, важка наче серце, стерті доріжки. Dziękuję. No. Tak to bywa, wiesz, z tą naszą teraz poezją. Że ja też chyba nie mamy potrzeby, żeby czytać tego po polsku. Nie, i że bywa tak. Każdy, kogo zainteresowało, może popatrzeć w internecie. Tak, ale bywa tak, że ten nawet dla nas ten utwór tak. Brzmiący po ukraińsku jest mocniejszy niż w oryginale nawet. Zdarzało nam się, wiesz, naprawdę. I nie, to ja zawsze... wiem, że jestem dobry poeta, ale Miłosz, wybacz, to Miłosz. Tak, ale no po prostu kontekst naszej rzeczywistości to sprawia, bo chciałem, chyba byłoby w ogóle niepotrzebne pytanie, pytać, dlaczego akurat ten wiersz jest tak dla ciebie przejmujący, ale wszyscy chyba czytamy, że tam przemawia Ukraina, czy ten los, który teraz wydzielicie. To Miłosz mówi, ale, no właśnie. Tak, ale i Ukraina, tak, ma pan rację. No i znaczy, pisze wiersze, jak pisał Zbigniew Herbert, poeta jest ten, kto pisze wiersze i ten, kto wiersze nie pisze. Ja to bardzo też lubię ten jego, tak, no a co, to myśl? To ty jesteś z tych, co piszą. Tak, no i teraz, i wcześniej, i mam nadzieję, że dalej. No i wracając do tego tomika, też jestem bardzo wdzięczny. Ja już opowiadałem tak prywatnie od państwu Czyżewskich i panowi Prukniakowi, że mieszkałem w Irpieniu, teraz już nie, teraz już wracam do Równego. I musicie wiedzieć nazwę tego miasta, bo to jest Irpień, Bucia i Hostomel. A Hostomel to jest lotnisko, na które był pierwszy atak tych helikopterów. I to było wszystko u nas za oknem, mieszkanie na 6 piętrze. I 24 lutego 2022 roku widzieliśmy
z żoną wtedy te pierwsze helikoptery, które szli na Hostomel, te rosyjskie, które atakowali. Dalej było dwa tygodnie pod okupacją. No to tak, ruskich tak to i nie widziałem. Z daleka widziałem czołgi. I wyjechaliśmy z żoną, z kotem w torbie i z matką żony, która miała wtedy 91 rok. Najpierw do Kijowa, a później i do Równego. A później okazałem się w Berlinie, miałem stypendium w Berlinie. Później z minęły jesieni do marca tego roku. Miałem jeszcze ostatni na dziś stypendium w miasteczku Bamberg, to w Bawarii, to niedaleko od Norymberga? Tak, przepraszam, muszę przypominać polskie słowa. Świetnie ci. No, a teraz jestem tutaj po prostu szczęśliwy, bo tu nie jest miasto i ja... Tak odpoczywam, oddycham. Bo w ogóle ja jestem człowiekiem miejskim i dlatego zawsze mam szczęście, zadowolenie, kiedy okażę się poza miastem, bo już niedługo wracam. Ja tylko dodam, że nie tylko tutaj odpoczywasz i lenisz się, ale jesteś na rezydencji, pracujesz i tłumaczysz dalej Janusza Głowackiego, prawda, na język ukraiński. Tak, dziękuję. Znaczy już po jego śmierci jego wdowa Olena, ona jest z Kijowa, ona zebrała i wydała jego taka bardzo dobra eseistyka. Ten tomik nazywa się Bezsenność w czasie karnawalu. Karnawalu. Przepraszam, te wasze l i u. Karnawału, dobrze pójść. Karnawału? Tak. Aha, dziękuję. O tutaj szkoła języka polskiego. I ja to teraz tłumaczę i tam też dużo takich od sentencji, o których już przypominałem. Był on człowiekiem mądrym, sarkastycznym, głębokim. I dla mnie on był, byliśmy znajomi nie tylko w Ukrainie. Grane sztuki, były grane teraz trochę nie w moim tłumaczeniu i nawet miałem z tego takie royalties. I Janusz przyjeżdżał na premierę do Kijowa i do Charkowa. W Kijowie grana była Czwarta siostra. To był taki super spektakl, ponad 150 spektakli. A w Charkowie była wystawiona Antygona w Nowym Jorku i też była bardzo dobra wersja, tylko że w Charkowie było krócej. Tam aktor odszedł z teatru i nie było kim zamienić. I to jest przykro. I także była wystawiona sztuka Kopciuch. I też niedługo, tak jakoś z tym Charkowem było. A przepraszam, że ci się wtrącę, Aleksandrze, ale chciałem cię zapytać, bo naprawdę mówisz świetnie po polsku. I jesteś urodzony we Lwowie, potem mieszkałeś w Równym. Czy ta twoja afiliacja do języka polskiego to jest w ogóle miejsce, w którym się wychowałeś, czy po prostu twoja pasja, z którą sam potem wybrałeś? Nie, najpierw w Lwowie urodziłem się dlatego, że jestem wcześniakiem. I tato i mama byli studenci na uniwersytecie i tam prawie na egzaminie urodziłem się. A mieszkali oni wtedy w obwodzie wołyńskim, a później przeniosli się do Równego. Plus do tego moi tato i mama jest ze wschodu. Mama, w ogóle tato z centralnej Ukrainy, z Zolotonosza, to obwód czerkaski. A mama z Bogoduchowa, to jest Charkowska oblast, gdzie teraz tam idzie tam wojna. Ale nie wiem skąd, u nas już wtedy był ten słownik rosyjsko-polski, rosyjsko, a polsko-ukraińskie słowniki pojawiły się gdzieś po 90 tylko roku. A ja dzieckiem, kiedy miałem 11-12 lat, interesowałem się muzyką, współczesną rock-muzyką, a w prasie radzieckiej nie było w ogóle nic, a na w kioskach sprzedawane były magazyny kraju obozu socjalistycznego. Wiecie ten dowcip, że Polska jest najweselejszym barakiem obozu socjalistycznego? Panorama, Przekrój, Perspektywy, tam, Kobieta i Życie. I te magazyny,
te magazyny i tam było, tam byli artykuły, tam można było znaleźć artykuł o tym, że tam Pola Makrotniego zatrzymano w Japonii z marihuaną w kieszeniu i byli zdjęcia. I to kosztowało 15 kopiejek, jak śniadanie w szkole. I kiedy mama dawała mnie te 15 kopiejek, ja ciągnęłem jakąś bułkę z domu i kupowałem magazyn. Później wycinałem ten artykuł ze zdjęciem Makrotniego, a jeszcze Związek Radziecki był społeczeństwem bardzo, bardzo purytańskim. A tutaj, na przykład w Panoramie, na ostatnim forzacie, jak to, rozworot? Ostatnia strona okładki. Tak, tak. I tam drukowała się jakaś modelka, lub w kostiumie do kąpieli, lub w ogóle topless. І я вичинали артикул Маккартнім, і були ми там в шостому, в сьомому класі, а хлопцям з 10 класу продавали те здіянці, ну, те магазин зі здіянцем за 50 копійок. Так, ну, так, ні, ну, правда? Так, так. Ну, і власне, вчилимся читати при помоці словника. І якось одного разу зауважили, що потрафить читати не тільки в магазинах, а також ксьонжки, таке складніший текст. А з ксьонжками було так, що кожне місто, центр області, центрум, мало ксьонгарні, вони всі називалися «Дружба», «Приязнь». І то теж були ксьонгарні ксьонжек обозу соціалістичного. То значить по-німецьку, бо було ДДР, румунське, болгарське, чеське, очевидно, польське, а також монгольське, в'єтнамське. Там були, наприклад, там 10 томів товариша Хошиміна. Так, так. І якось теж впадли до тієї ксьонгарні і зауважили, що потрафі читати. Якась ксьонжка мене заінтересувала, і я її купила. То значить, пам'ятаєте, видавництво «Чительник», воно мало така малютка серія, там та Ніка Самотракійська на окладці. То в тій серії мам, наприклад, Кафку «Замек», там Інгеборг Бахман «Симультанка», як то, портрет містра Джойса «Млоде лята». Ну, так. А пізніше, було так, що Кафки не було в огулі, як же і Джойса. Але цензура радянська подшила тільки за тим, щоб не було тлумачень на російський, український, на язики СССР. А до тих тлумачень якось не зауважали. І я мав те повісті, Кафки в тлумаченнях по-польську, і ще зараз мав їх. А пізніше вчилися в інституті літературському в Москві, а Кафки нема. Але тільки в подорожнику написано, що Кафка є такий злий, непотребний, декадентський писач, якого... І тут приходить до нас лектор і починає оповідати о Кафці. А там, якщо пам'ятаєте, той головний богатир і в замку, і в процесі називався Йозеф К. І він йому помішало, і він зачитав, і я йому підповідав. Бачите, що всі ці студенти на мене бачать. Ірванець, ви що, маєте Кафки по-українську? А я запам'ятав, вже читав то по-польську. Я мовив, так. У них такі очі. Така моя полоністика, перепрошую. Така довга відповідь на пана питання. Але, ну, потрафі читати, потрафі зрозуміти, що прочитали. Ну і на ілі вим свій язик ойчинний, то потрафі і тлумачити. To jest coś też niezwykłego, co i ty masz, i inni twoi rodacy, jak mówicie po polsku, to bardzo wam trudno mówić na ty z kimś, tak jak ze mną. Wolisz przez pan. Tylko pan. Pani. No ja do zbója mówię, panie kote. A co? Nie, tak. A słuchajcie, no, wszyscy mówią do kota na ty, a ktoś pił z kotem na Brudesza. No, nigdy. Co? Co pan pił? Właśnie. Aha. O Aleksandrze, może właśnie będąc przy tym dialogu polsko-ukraińskim,
Od razu przejdę, wiesz, do takiego pytania, które też dotyczy twojej poezji i tego, jak zatytułowaliśmy w ogóle dzisiejsze nasze spotkanie. Bo ono się nazywa Gdzież jest ten Szymon z Europy? I to jest wers z twojego wiersza czwartek 21 kwietnia. Którego może przeczytamy, ale chciałbym, żebyśmy przeskoczyli, wiesz, do tego momentu, kiedy otworzyłeś teraz taką bardzo piękną perspektywę tego, jak z Polski przypływały różne dobre duchy, książki, pisma. Guma do rzucia, lorek i bolek, dałem te dżinsy Odra Brzeg, moje pierwsze dżinsy były firmy Odra Brzeg. Jeszcze dyski przywożone z Polski. No, mogę tak całą lekcję przeczytać, ile dobrego mieliśmy w Polsce. A dzisiaj? Jak my dzisiaj zdajemy egzamin? No, dla mnie to trudne pytanie, bo najpierw jestem polonofilem. No tak jest. I zawsze bronię Polską i Polaków. I teraz nawet w czasie tej blokady ja do Ukraińców mówiłem, słuchajcie, dla mnie to nie jest prawdziwe Polacy. Dla mnie prawdziwe Polacy te, które w lutym 22 kobiety niewyspane, biedne, zmęczone, na dworcach przyjmowali setki Ukraińców z dziećmi. Oto prawdziwe Polacy. A to, co mamy takich jak ty, które tutaj blokowali, to u nas też nie brakuje tych, kto blokuje. Już Ryma poszła. Dla mnie, mam wielką sympatię, mam, najpierw czytałem dużo książek, nie tylko polskich, w ogóle, tak się orientuję i w literaturze, i w kinie polskim, lubię ten kraj, naprawdę lubię, mogę to powiedzieć i tutaj, i w Warszawie, i w Kijowie, ja to mogę powiedzieć, i nikt mi nie zrobi, tak się stało. Ja opowiadałem wtedy prywatnie, że w 91 roku pracowałem na fermach z kurczakami, z brojlerami na Lubelszczyźnie. Ucinałem ogród i nawet krótki czas na cmentarzu pracowałem. Tak, ja mam dobre doświadczenie pracy w Polsce. No i teraz jest najlepsze. Aha. To znaczy, ja oczywiście, ja nie jestem taki przeciętny, ja trochę wyżej w swojej sympatii do Polski niż przeciętny Ukrainiec. No, mam do tego jakieś podstawy, tak myślę. Przeczytamy ten wiersz? Tak, to chcesz ten o Mariupolu, tak? Ten 21. To było tak, że te dwa tygodnie w ogóle... Zaraz, to chyba już trzeba czytać, ale ja tak jakoś za dużo gadam. Ale wrócimy jeszcze do rozmowy. Mhm. Mhm. Dobra. Popiel i krom Mariupola всім морем Азовським не змить. У разі влучання тополя все зникне в єдину мить. І до віку на нас їм дивитися з-під землі ховищ. Хлопцям ніде й помитися у цей причистий четвер. Ютро наш, чисто четвертик. І смокче цей біль невитравний, що їм готує, мабуть, зраду і суд неправедний, і на Голгофу путь. А в іншому підземеллі десь лисий сидить сатана, що страх наш і наші болі зі смаком жере намина. Довкруг у пирів когорта, від крові вже п'яна у дупель, та кісткою поперек горла стоїть їм наш Маріуполь. Тримаються хлопці красиво, хоч біль нароста й нароста. Який європейський Симон поможе нам нести Христа? Цього не втямить зроду клятий московський смерть. Ми тут стаємо справжнім народом і попираємо смерть. Czwartek 21 kwietnia. Popiołu i krwi Mariupola morzem byśmy azowskim nie zmyli. A gdyby tak spadła to pola, wszystko znikłoby w jednej chwili. Zawsze już wzrok będą wzbijać, patrzeć na nas z podziemnych pieczar.
I gdzież się tam oni umyją w Wielki Czwartek, przeczysty wieczór? Bez przerwy ból mnie przeszywa. Co z nimi stanie się potem? Zdrada i sąd fałszywy, męczeński szlak na Golgotę. Daleko, w innym podziemiu, łysy szatan wygodnie zasiada. Naszym strachem, naszym cierpieniem, z apetytem się właśnie objada. Wokół siebie wampirów ma bandę, która krwią uchlała się w trupa. Im wszystkim kością w gardle nadal tkwi nasz Mariupol. Trzymają się dzielnie chłopcy, choć ból doskwiera coraz gorzej. Gdzie jest ten Szymon z Europy, który krzyż nam dźwigać pomoże? Tego ciągle zrozumieć nie mogę, przeklęte moskiewskie chamy. Staliśmy się prawdziwym narodem i teraz śmierć zwyciężamy. Jest w tym wierszu takie jakby zawołanie w stronę Europy. Jak w ogóle Ukraińcy dzisiaj się czują z tym, w takiej, wiesz, roli Szymona, który potrzebuje, znaczy, który był, niósł pomoc. Nie, no, pomoc jest i pomoc i Polska też jest tym Szymonem. Ja coś za dużo tutaj lepiej komplementów, ale tak jest. Nie, no, bez was, bez Europy byłoby dużo gorzej. No a co, już trzeci rok wojny, już kto chciał, ten wyjechał, kto uciekł, kto nie uciekł, ten walczy. No i ja wracam, ja następnego tygodnia już odjeżdżam do domu i będę tam. U mnie w Równym, no to jest daleko od frontu, ale parę razy przylatała rakieta, bo ode mnie, od naszego domu, a ja mam w Równym mieszkanie na 9, no na, po waszemu na 8 piętrze. I gdzieś tak 1,5-2 kilometry ode mnie jest taka stacja, elektrownia, transformatorny punkt, taki rozpodzielczy. I tam już razy dwa przylatało. I ciekawe, że mój dom stoi tak z zachodu na wschód i rakieta leci z południowego wschodu, to znaczy nad moim domem i może nie dolecieć te 2 kilometry. Tak. No, mam nadzieję, że tego nie stanie się. No, ale tak, a w Mariupolu ja miałem inne wiersze. Ja kochałem to miasto, miałem dużo kolegów, takich szczerych przyjaciół. To było tak, ja tam przyjechałem po raz pierwszy z filmem, bo miałem, oprócz innego, napisałem także scenariusz do filmu i kiedy była promocja tego filmu, przyjechałem tam po raz pierwszy i byłem zdziwiony. To już był 15 rok, już była ta mała wojna, już tam była wojna. I tak jak to na Ukrainie u nas tam Charków nazywa się stolica wschodnia, Odessa stolica morska, Mariupol był stolicą wojny już wtedy. I to nie jest małe miasto, to 500 000, 500 tysięcy. I tam stoją te ogromne zawody, fabryki Azovstal, Azovmash. Oni naprawdę cyklopiczne, ogromne, takie. Oni bardzo szkodliwe ekologiczne, ale tak, kiedy patrzysz wizualnie, ono wrażają. Ono coś, ja w Polsce nie widziałem podobnego. To jest naprawdę ogromne. No, teraz już ich nie ma chyba. Dlaczego tak długo Azovstal nie musieli sami poddać się? Azovstal to jest miasto w mieście i oni mieli ogromne podziemne komunikacje, ogromne. Tam by ich, no ale oni już nie mieli co jeść, nie mieli czym strzelać. No i musieli się poddać. I z moich przyjaciół tam już czworo zginęło. I jednej przyjaciółki syn, 19 lat. Też zginął. Tam dużo nas ludzi, których moje bliskie tam też. Dobre. O, także to Mariupol dla mnie też był miastem bardzo ważnym. No i zostaje się dalej. Mottem do tego tomu jest taki dwuwers, który otwiera jeden z twoich wierszy. Może i warto pisać odę. Ja wybieram inne klimaty.
Chcę cię zapytać o to, jak pisać o wojnie, jak pisać o takim doświadczeniu, które przeżywa teraz Ukraina. To jest trudne pytanie. Nawet chociaż i piszę o tym, ale sam czuję, jak taka ogromna inflacja słowa. Ogromna. I nie wiem, jak z tym radzić. To znaczy sam siebie 100-200 razy muszę przepytać, czy musi to być napisane. Jak to powiedzieć? To trudne. I jednocześnie teraz mamy cały wybuch literatury, nie tylko poezji, ukraińskiej literatury o wojnie. I różnej jakości, różnej. Ja jestem stary, jestem przekarmiony poezją i dlatego nawet u wierszach, które ja oglądam przez internet, poet czy poetka czyta wiersz, ludzie na sali ucierają łzy, a ja czuję falsz. Może to taka moja deformacja profesyjna, możliwe. Ale to jest dla mnie bardzo ważna taka detal. Przepraszam. Chcesz, żebyśmy coś przeczytali? Tak, teraz. Może. To znaczy, dziękuję. Nazwa to jest tu takie dwa większe poematy o tym żołnierze ruskim, który przyszedł na moją ziemię. No oczywiście on jest Wania. No Wania jest z Ryzani, to jest taka idioma na temat Rosjanina przeciętnego. Przeczytamy to, panie Krzysztofie. Tak, panie Aleksandrze. Wielce szanowny. Wielce szanowny. Po porządku wcześniej, 34. Kultura poza polityką. To już byliśmy wtedy z żoną w Kijowie, to znaczy wyjechaliśmy z Irpienia i jakaś amerykańska pisarka, jeszcze nie zaczynało się żadnego tego cancelingu kultury rosyjskiej, ale już amerykańska poetka, wiceprezydent czy prezydent PEN America ogłosiła, że nie warto niszczyć kulturą rosyjską, kultura nie jest odpowiedzialna. I wtedy to jest ten mój poemat jest niby jej odpowiedź. A co dotyczy odpowiedzialności kultury, to muszę jeszcze raz już mówimy o Mariupolu. Może zauważyliście, kiedy Rosjanie zrzucili bombę na teatr, w którym w podziemiu było ponad 1000 ludzi. I przed teatrem ogromne, 3-metrowe litery było napisane «Dzieci». I oni zrzucili. A później, kiedy już Mariupol padł, oni, żeby to przechować, ustawili duże, ogromne takie bigboardy z portretami klasyków rosyjskich. Gorkiej, Dostojewski, Puszkin. To jakby podpis. Kto to zrobił? A kto to zrobił? No, a teraz właśnie kultura bez polityki. Kultura poza polityką. To jest poemat w trzech częściach, ale te części jest krótkie. Слышь, Ваня из Рязани, а станцуй-ка мне Камаринскую, або хоча б зіграй фортепіанний концерт Чайковського, і хай якась нетребко, непотребко підспіва тобі з-за океану. Звісно ж, не треба узагальнювати, не треба заперечувати російську культуру, не треба стигматизувати, не треба всіх міряти на один аршин. Аршин – це, до речі, 72 сантиметри. Приблизно половина російського солдатика. Таких половин зараз чимало валяється на полях моєї України. Пані президентка PEN America закликає нас до порозуміння. Закликає нас не викреслювати культуру російську цілком. А я у Києві, на Подолі, наважуся з нею не погодитися.
Бо над Дніпром у небі частенько спрацьовує ППО. І це трохи змінює кут зору. Бо наші звитяжні зенітники, нехай їх Господь охоронить, можуть якогось разу перестріляти не всіх. І бомба з російського літака, або їхня крилата ракета. Далі самі розумієте, до сховища треба ще дійти. Тому під перманентні вибухи я стверджую з міста Києва, найпрекраснішого міста на землі, що потрібна обструкція найжорстокіша, бо в російській культурі той Путін повсюди засів. Той Путін сидить у Пушкіні, в Толстому і в Достоєвському, і з Гоголя він визира крадькома, хоч як це мені не прикро. Є Путін в Тургеневі, Тютчеві, є Путін у блоку Єсеніні, є Путін у Тихому Доні і в піднятій Цілині, є Путін у Маяковському, в Цвітаєві і в Ахматовій, є Путін в Василії Тьоркіні і в Гвардії Молодій, є Путін в Акуніні і Бикові, в Прилєпіні є і в Пілєвіні, в Кібірові є і в Кабанові, і у всіх тих лінорах-гораліках, яких ми довірливо слухали на арсеналах і форумах. Той Путін плавно виплива на сцену у балетній пачці Одетти Одилії або вистрибує в костюмі Петрушки Стравінського, у колясці по сходах одеських, і з плачем котиться Путін немовля, журавлем летить крилатий Путін із канською пальмовою гілкою в дзьобі. Таблицю хімічних елементів відкрив учений Путін. Від Нобелівської премії відмовився старий зацькований Путін. Перша людина в космосі – лейтенант Путін. Сміливу втечу на захід здійснює відомий балетний танцюрист Путін. У своїй садибі у штаті Вермонт бородатий Путін жорстоко критикує лисого Путіна, а ще більше Путіна вусатого. Пані президентко Пенемерика, ви хоча б посигнальте йому зі свого авто, коли будете проїздити повз. Kultura bez polityki. Poemat w trzech częściach. Słuchaj nowania z Radzania. Zatańcz mi Kamaryńskiego lub chociaż zagraj koncert fortepianowy Czajkowskiego. I niech jakaś netrebko bez pien to klepko zaśpiewa ci zza oceanu. Bo oczywiście nie można uogólniać, nie można kultury rosyjskiej, nie można stygmatyzować, nie można mierzyć wszystkich jednym arszynem. Tak a propos, arszyn to prawie 72 centymetry, trochę mniej niż połowa rosyjskiego żołnierzyka. Dużo takich połówek leży na polach mojej Ukrainy. Ale pani prezes z amerykańskiego pen klubu nawołuje nas do porozumienia. Nawołuje, byśmy tak całkiem nie skreślali kultury rosyjskiej. A ja w Kijowie na Podole ośmielę się być innego zdania. Bo tutaj nad Dnieprem pilnie strzeże nieba obrona przeciwlotnicza. I to trochę zmienia punkt widzenia. Bo nasi dzielni artylerzyści, niechaj ich Pan Bóg ma w opiece, mogą za którymś razem nie strącić wszystkich. I bomba z rosyjskiego samolotu lub wystrzelona rakieta, dalej już wiecie sami. Do schronu trzeba jeszcze dojść. Słuchając bez przerwy huków eksplozji, ogłaszam więc z Kijowa, najpiękniejszego miasta na ziemi, że potrzebny jest raczej mur niewzruszony. W rosyjskiej kulturze bowiem wszędzie rozpanoszył się Putin. Ten Putin siedzi w Puszkinie, w Tołstoju i Dostojewskim. I choć to przykro powiedzieć, z Gogola ukradkiem wyziera, tkwi w Turgieniewie, Tjutczewie, w Błoku i Jesieninie. Ten Putin siedzi w Cichym Donie, siedzi w Zoranym Ugorze, tkwi także w Majakowskim, w Achmatowej i Cwietajewie, jest w Tjorkinie Twardowskiego, w Młodej Gwardii Fadiejewa, jest w Akuninie, Bykowie, w Prilepinie i Pielewinie, jest w Kibirowie, Kabanowie, we wszystkich linorach goralikach, których słuchaliśmy ufnie na forach i festiwalach. Ten Putin zgrabnie wpływa na scenę w baletowej paczce Odetty Odylli, skacze w kostiumie Pietruszki Strawińskiego,
a na schodach odeskich z płaczem toczy się w wózku dzieciątko Putin. Skrzydlaty Putin leci żurawiem, z gałązką palmy skan w dziobie. Uczony Putin odkrył tablicę pierwiastków. Stary, zaszczuty Putin nie przyjął nagrody Nobla. A lejtnant Putin pierwszy wyleciał w kosmos. Putin zna artysta baletu podejmuje... Putin, znany artysta baletu, podejmuje zuchwałą ucieczkę na zachód. Brodaty Putin w domu, w stanie Vermont, ostro krytykuje łysego Putina, a jeszcze bardziej Putina z wąsami. Pani prezes amerykańskiego penklubu, proszę przynajmniej włączyć klakson, przejeżdżając koło niego samochodem. No i właśnie, jeśli tam... Aha. A ja teraz jestem emerytą w moim kraju, ale wcześniej pracowałem nauczycielem i tym lektorem na uniwersytecie, także ja potrafię dokrzyczeć się do najdalszej ławy na audytorii. No to przeczytamy ten drugi o Wanie, znowu Wania, następny tekst, tak? Tylko wiesz, chciałem ciebie jeszcze zapytać, bo jeżeli, bo to jest dla mnie też ważne, jeżeli Ukraińcy tak głęboko czują związek między literaturą, kulturą, a rzeczywistością, a polityką, i to tak szalenie wyraźnie jest widoczne oczywiście w obliczu tej kolonialnej kultury, która kolonizowała od stuleci Ukrainę. To jak to się odnosi, to wracam do tego wcześniejszego pytania, do tego, jak dzisiaj Ukraińcy, jak ty rozumiesz odpowiedzialność kultury za to, co się dzieje również w Ukrainie. Czyli wiesz, pytam o jeżeli bierzemy na serio, że literatura, kultura ponosi odpowiedzialność, to jak to wygląda też jakby w kontekście ukraińskim, wiesz, wobec tego, co się dzieje? Jak kultura, literatura ukraińska dźwiga tą odpowiedzialność? No, dziękuję. Mam gdzieś same trudne pytania. Znaczy, musicie, ale może wiecie o tym stopniu rusyfikacji w moim kraju i tam, co dalej na wschód, to on wyższy. I teraz do dziś jeszcze tam straszne toczą się dyskusje o Bulgakowie, tam o, no o Puszkinie już nie, Puszkina zrzucono. No Puszkin nigdy nie był na przykład w moim miasteczku, ni w Lwowie, ni w Ternopolu, a pomniki mu stali. I to nie z miłości do literatury jest stawiane, tak, nie? A później, a Big Board z nim zakrzywał ruinę teatru w Mariupolu. To, co dotyczy odpowiedzialności. No, ale z innej strony to jeszcze, to jest taka dyskusja między sobą. A co dotyczy poetów, to dużo poetów, które буквально до літерально до 24 лютого 22-го писали по-російську, а маче теж якийсь там вираз змінить бути в повітрі, так? Щось такого. Змінили бути, і для того теж я чую фальш. Розумієш? Розумієте? Перепрошую, я не тільки з паном, я для всіх мовлю. Може, я ще милі, але я чую так, на ілі воно є фальшиво. А Пушкін мені злого не зробив, ну, доброго теж ні. А замість, а для того, що, розумієте, тут і так. В Польщі теж не бракує звільників великої культури російської. І тому є об'яснення. Були сте таким панством своїм, навіть перелем. Мели сте добрий ресурс, тлумацький. Між іншим, і з язика російського. Той самий Юрик Чех, я його називав містром свята з тлумачень на язик польський, бо він тлумачить речі непритлумачальні. Наприклад, кедись я мам дуже польських ксьонжек, мам той томік «Номер літератури на світі», де
Он заместил тлумачение. Была такая у тоже у русских, была такая группа Обериуты, Даниил Хармс, Николай Олейников. То жечи, которые не до себя, ну как, я бы на украинский бы не брали бы себе тлумач. А Юрко зробил и зробил доброе. По-друге, что вы мелисте тутай? Например, вы, поляцы, мелисте в тлумачениях польских то, чего не мели мы, и россияне в Звёнску. В Звёнску Радецким мистр и Малгожата был забронены до 83-го, выдаемся, року. Не было целой той эмиграции, Набоков, там вот все, Пильняк. А у вас то все было по-польску. Вы имели наилепший кавалик литературы российской, который в большинстве своей читальник российский не имел. И Радецкий, тут, значит, я, например. Вы имели лепшую часть литературы российской, и для того есть то зачарование, что мне часом денервует. Ну, але, ну вам пощастило, имели добрых тлумачей. Вот так есть. А на Украине, ну, то мы то якось мусим извальчить с часом. Заменяем, бо украинские не горші писажи, не были знаны. І зараз мусимо впроваджувати їх замість російських. Ось так я то бачу. Припрошую. Так, і вєш, ще на то ще накладе, вєш, така пułapка, яку я з колеї ще сам побачив, як ми жесьми в підземі читали, ну, наприклад, Солженіцина, вєш, то, ну, читалишми його як писаря антикомуністичного, але не розумілишми, що його антисталінізм чи антикомунізм виніка з того, що то ослабляє імперіум російське, правда? Ну, і в кінці життя, коли він вже вернувся до Росії, він цілувався з Путіним, він прийшов, що там, орден, я не пам'ятаю, як він нагороди, але... Mm-hmm. І Солженіцин, і ціла та еміграція російська, вона імперська, так, ма пан рацію. Także nie wystarczyło być antykomunistycznym, prawda? Jeszcze coś trzeba było innego. I bardzo mało chyba, nie wiem, doświadczaliście takiej solidarności jako Ukraińcy od Rosjan, prawda? Również... No i mówili powyżej o tym stopniu rusyfikacji. Mm-hmm. I tak, to razem w sumie, no i teraz Rosja chce nas zabić albo... Если не признаем, как те первые пункты, когда Путин начал войну в лютом, демилитаризация, денацификация. Что значит денацификация? Я должен признать, что я не есть украинец, а есть русский, иначе мне забьют. Так? Ото есть денацификация в его тлумачении. Ну так есть. А позже, когда он нас денацификует, он прийде тут. І, власне, для того дуже шанує і Польську, і Литву, бо то єстеся те народи, те краї, які нас найліпше розуміє. Так, так. То що, читаємо далі? Так, прочитаємо і вже, а ілі вже сидимо, бо я палець хотів. Ну і так, то... Така дальша розмова з тим самим Ванєм називається «Знову Ваня». Ну що, Ваня із Рязані? Кому війна, а кому мать родна? А тобі як? Мать родна попросила передзвонити, бо вона саме достоялась у черзі до Ікеа, магазин якої назавжди закривається в твоїй країні. Передзвони, Ваня, з нового краденого українського мобільника. Бо ж прадід навесні 45-го гуляв Берліном з 4 годинниками на кожній руці. А ти можеш повторити, скільки віджатих айфонів-смартфонів розіпхано в тебе по кишенях. Передзвони, Ваня, трохи пізніше, якщо не потрапиш за ці кілька хвилин у приціл українському снайперові. Може, мать родна саме встигне купити якусь імпортну штучку, гостро необхідну в новому домі. Іпотека ще не виплачена, але може бути виплачена достроково, як снайпер добре зробить свою справу. Ну що, Ваня із Рязані? Війна війною, а обід по розписанню. Чим же ти сьогодні обідав, Ваня? Чи смачні тобі наші продукти із розграбованого АТБ? Принаймні вони смачніші, аніж прострочений сухпай – срок годності 2015. Смачного тобі, Ваня, із Рязані. Там, онде бабуся в селі на сході,
почастувала вісьмох ваших пиріжками. Поїхали пацани додому в цинках. Наїдайся, Ваня, надивляйся, Ваня. Подивися, як люди живуть. У вас так не живуть, Ваня. То ти вирішив, щоб і ці не жили. Бо це, по-твоєму, несправедливо. І для тебе є злочинним мати в селах асфальтовані дороги, газ, водогін, інтернет. То ти таки заздрісний, Ваня. Отож бо, Ваня, на війні, як на війні. Так, на війні, як на війні, справді. Але ти не на війні, Ваня. Ти, Ваня, на навчаннях. У вас тут спецоперація, ніяка не війна. Не віриш? Спитай замполіта. Він чітко все пояснить. Ви не могли діяти інакше. Вас до цього змусили наші дії. Не було у вас іншого виходу, як тільки вдарити першими. 23 лютого ти святкував помірно, бо командир попередив про завтрашній ранній підйом. Тож ти випив зовсім небагато. Потім годинку програв Man of War. Потім подзвонив своїй дівчині. Сказав загадково, мене пару днів не буде. І встиг ще трохи поспати. А сьогодні ти вже маєш у кишені бушлата кілька десятків ювелірних виробів. Ланцюжки, сережки, перстеньки. Маєш що подарувати їй при зустрічі. Тільки витри з сережок кров, Ваня. Вони ж бо із вух вирвані. Ну що, Ваня? Війна все спіше. Спише вона тебе, Ваня. Вона тебе вже списала. Хоч ти й не на війні, Ваня, тобі ж твій командир, Ваня, дав дозвіл стріляти по цивільних. Бо ти ж не на війні, Ваня. А тепер, Ваня, вас вибили з Бучі. І всі ми побачили сліди твоїх ікол, Ваня. То ти не людина, Ваня. Гарно ж ти прикидався. Більше вже не потрібно. Бо віднині Ваня із Рязані, а також Ахмет із Казані, Толік з Березані, Тарас з Кубані, Федя, народжений в Магадані, всі решта із Тьму Таракані, а серед них Ваня із Тули, Ваня із Калуги, Ваня із Пермі, Ваня із Кемерова, Ваня із Орла, Ваня із Курська, Ваня із Мурманська, Ваня з Іркутська і Ваня з Єбурга, той, що по-старому каже, со Свердловська. І Ваня з Вологди, Іван з Хабаровська, Ваня з Курська, і Ваня з Череповця, Мохамед із Грозного, і Ваня, котрий откинувся, і Ваня, і Ваня, і Ваня, і Ваня. Немає у вас тепер іншого шляху. Бо у нас тут, Ваня, своє життя. У нас весна, ми сіяти хочемо. Тож єдине, що ви можете вдіяти доброго, це лягти в цю землю найшвидше. І коли проросте крізь вас жито, пшениця і всяка пашниця, тільки тоді, може, будете прощені, та й то не до кінця. Знову Ваня. No co tam Ваня z Rjazania? Jednemu wojna macochą, drugiemu matką? A tobie kim? Matka właśnie prosiła, żebyś zadzwonił, bo udało się jej wytrwać w kolejce do Ikei, którą u was zamykają na zawsze. Zadzwoń, Wania, z nowej, ukradzionej ukraińskiej komórki. Przecież pradziad wiosną 45. łaził po Berlinie z czterema zegarkami na każdej ręce, a ty to możesz powtórzyć, ile skradzionych iPhone'ów, smartfonów poupychałeś po kieszeniach. Zadzwoń, Wania, trochę później, o ile przez te kilka minut nie znajdziesz się na celowniku ukraińskiego snajpera. Może matka akurat zdąży kupić jakąś rzecz z importu, bardzo potrzebną w nowym domu, kredyt jeszcze nie spłacony, ale może być spłacony przed terminem, jeśli snajper dobrze nie wywiąże się z zadania. No jak tam, Wania, z Rjazania? Wojna wojną, a żołnierz musi jeść. Co tam, Wania, miałeś dzisiaj na obiad? Smakowało ci nasze jedzenie ze złupionego marketu ATB? Na pewno smaczniejsze niż racja żywnościowa z datą ważności 2015. Smacznego, Wania, z Rjazania. Gdzieś tam we wsi na wschodzie babcia poczęstowała 8 waszych pasztecikami i chłopcy wrócili do domu już cynkowi. Najedz się, Wania. Napatrz się, Wania. Przyjrzyj się, jak żyją ludzie. Nie tak, Wania, żyją u was. No więc przyszedłeś sprawić, by i ci tutejsi nie żyli tak, jak żyją. Bo myślisz, że to niesprawiedliwe, że to straszna zbrodnia mieć na wsi asfaltowane drogi. Gaz, wodociąg, internet. Wychodzi na to, Wania, że nam zazdrościsz. No właśnie, Wania, na wojnie jak na wojnie?
Naprawdę jest jak na wojnie, ale ty przecież nie jesteś na wojnie. Ty, Wania, jesteś na ćwiczeniach, przeprowadzacie specoperacje. Nie toczycie żadnej wojny. Jak nie wierzysz, to spytaj oficera politycznego. On ci wszystko dokładnie wytłumaczy, że nie mogliście postąpić inaczej, że zmusiło was do tego nasze zachowanie, że nie mieliście innego wyjścia. Musieliście uderzyć pierwsi. Dzień Obrońcy 23 lutego uczyniłeś z umiarem. Dowódca was uprzedził, że jutro wcześnie pobudka, więc wypiłeś całkiem niewiele. Potem godzinkę grałeś w Man of War. Potem zadzwoniłeś do dziewczyny, mówiąc zagadkowo, przez parę dni mnie nie będzie. I zdążyłeś jeszcze trochę pospać. A dzisiaj masz w kieszeni kurtki kilkadziesiąt sztuk wyrobów jubilerskich. Łańcuszki, kolczyki, pierścionki. Masz co jej podarować, kiedy się zobaczycie. Tylko wyczyść kolczyki z krwi, bo wyrywałeś je z uszu. No co tam, Wania? Wojna wszystko weźmie na siebie? Ciebie też wojna zabierze? A nawet już cię zabrała, chociaż wcale nie jesteś na wojnie? Przecież twój dowódca, Wania, pozwolił strzelać do cywilów. Bo przecież to nie jest wojna, Wania. A teraz, Wania, wyparto was z buczy. I wszyscy widzimy ślady twoich kłów. To ty, Wania, nie jesteś człowiekiem? A tak ładnie udawałeś człowieka. Ale teraz już nie musisz. Bo od tej chwili Wania z Riazania, a także Achmedzie z Kazania, Toliku z Berezenia, Tarasie z Kubania, Fiedia urodzony na dalekiej północy i cała reszta z diabelskiej dobranocy, a wśród nich Wania z Tyłu, Wania z Kaługi, Wania z Permu, Wania z Kemerowa i Wania z Orła, Wania z Kurska, Wania z Murmańska, Wania z Irkucka i Wania z Jeburga, co po staremu mówi ze Swierdłowska, Wania z Wołogdy i Wan z Chabarowska, Wania z Kurska i Wania z Czerepowca, Muhammed z Groznego i Wania, co odkiblował swoje. I Wania, i Wania, i Wania, nie macie przed sobą innej drogi. Bo my tu mamy własne życie. Wiosna przyszła, a my chcemy siać. I jedyne, co możecie zrobić dobrego, to znaleźć się jak najprędzej w tej ziemi. I kiedy wyrośnie na was żyto, pszenice i różne inne zboża, dopiero wtedy może zyskacie wybaczenie, i to nie do końca. Dziękuję. Jeszcze raz przekonałem się, na ile dobry tłumacz jest Czech. No to też poświęciło. Aleksandrze, posłuchaj, bo ja bym chciał teraz, żebyśmy otworzyli naszą rozmowę na pytania ze strony naszej publiczności. Ale powiedz mi, wytrzymasz jeszcze bez papierosa? Pół godziny maks. Dobrze. To się nazywa abstynencja. Mam 63 lata. Aha. I wiersze piszę z 15 i palę papierosy z 15. To znaczy dłużej niż niektóre tu młodzi, które żyje na świecie. Tak. No, proszę. Drodzy Państwo, to zapraszam do tej rozmowy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, refleksję, którą chciałby się podzielić? To zapraszam. Poczekajmy. Niech się. Mamy. Poczekaj, Czesławie. Może nie związane z literaturą, ale nie chodzi o to, że jak Pana zdaniem, jak pan postrzega tych ludzi, którzy są po stronie już rosyjskiej, Ukraińcy na terytorium, prawda, terytorium ukraińskie, które przeszło w ręce Rosjan. Jaki ich jest los? Chciałbym wiedzieć. No, jest to pewne bardzo trudne pytanie, ale bardzo mnie to interesuje, bo w tej chwili, no, wie pan, że codziennie prawie oglądamy telewizję czy słuchamy radia i jesteśmy bardzo, całym sercem jesteśmy z narodem ukraińskim i wiemy, ile cierpienia i te właśnie, te cierpienie, te prawdziwe cierpienie w tych wierszach pana słyszeliśmy dzisiaj. No i chciałbym teraz, bo pan mówił
tak dosyć optymistycznie, że pan się przemieszcza z jednego miejsca w drugie miejsce jakoś tego, ale co ci biedni ludzie, ci biedni Ukraińcy teraz, jaki los ich jest, którzy są teraz po stronie Rosjan? Dziękuję bardzo. No, dziękuję za pytanie. Tak, to mam dziś wieczór trudnych pytań. No oczywiście nie wszyscy, którzy tam zostali pod okupacją, jest prorosyjskie. Tam no, wielu powodów. Ktoś miał, tak jak ten Володя Вакуленко, miał syna, dziecko inwalida i był całkiem ukraińskim patriotem, pisarzem. I został zabity. No i oni mieli swoje te listy. I ja myślę, że gdyby oni doszli po Wierpieniu, kiedy wyjeżdżaliśmy, to już w końcu, no, my jechaliśmy na ten, na północ do Kijowa, na południu. I ja na pewno byłem też na tej liście i kto zna, jakbym, gdybym okazałem się tam, no chyba by nie siedziałem by tutaj teraz. I inne ludzie tam, no to jest każdy człowiek, to jest osobna sytuacja i ogólno ja nie potrafię odpowiadać. U mnie szczerze ja czuję ból za to, za nich. I, no a z innej strony różne nie najlepsi przedstawiciele mojego narodu wyjechali i tu, i do Polski, i do Niemiec, już na... Nasłuchałem tego języka rosyjskiego z matem i tego zachowania brutalnego. No, no taki jest świat, taki jest ludzie. Ja, z mojej strony jest najwięcej szczerze współczucie tym, które jest po ukraińskiej stronie i muszę teraz cierpieć, a tam jest duże terytorium. Obwód Doniecki, Lugański, oni całkiem prawie okupowani, i także Krym, i także duży kawałek Zaporożskiej oblasti, Charkowskiej, no Charkowskiej nie duże, ale tak, to jest terytorium. Na dziś około 20% mojego kraju jest pod okupacją i to jest, przepraszam, to jest ogromny, straszny problem, ja go nie rozwiążę. No z mojej strony tylko współczucie i... No, ja osobiście nie mam, ale tak jak patrzę telewizję ukraińską, to tak, tam działają tam i partyzany, i w tym samym Berdiansku, na wschodzie, już pod okupacją, tam palę te szafy relejne na kolei, no, pociągi psuje. To znaczy pracuje, tam ludzie robią, mieją ten sprzeciw. No i dzięki Bogu, i no, chyba tylko modlić się za nich. Ja nie jestem bardzo religijny, ale tak. Wspomniałeś Володю Вакуленко, czyli tam zamordowanego, który prowadził dziennik podczas tej okupacji i zakopał go w ogrodzie. I teraz jest już wydany. Jest wydany, który odnalazła Wiktoria Melina i my będziemy już go tłumaczyć. I Wiki nie ma. I Wiki i nie ma, Wolodii która nie ma. Jest, ale będziemy go publikowali po polsku. No to... jest już w tłumaczeniu. W ogóle, no jeszcze raz muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję. I naprawdę ja mam zrobić chociaż jakieś malutkie artykuły o tej waszej inicjatywie dla prasy ukraińskiej. To tak, a propos. A wspomniałeś jeszcze, tylko chciałem dopytać o Aleksandrze, o listach, czyli listach nazwisk. To znaczy, że rozumiem, że Rosjanie po prostu mieli czy przygotowali aktywiści, części... patrioci ukraińskie, te, które walczyli w tej pierwszej fazie wojny. Jest 14, wojna nasza u nas trwa z 14 roku. I wtedy ona nazywała się ATO, antyterrorystyczna operacja. I te, które uczestniczyli w ATO, oni byli też na tej liście i po prostu oni chodzili i po... A niektóre burmistry miasteczek sami oddawali im, tam na wschodzie oddawali te listy oficjalne, co było w Radzie Miejskiej. Proszę, patrzycie, ten mieszka tam, tak? Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Paweł?
Ale ja mam trudne pytanie. Znaczy nie wiem w ogóle, czy to... jakoś łatwych i nie było. Nie wiem, czy to w ogóle będzie pytanie. Ale mam z tym pewien problem. Kiedyś Rosjanie mówili Puszkin eto nasze wsio. Dzisiaj rzeczywiście mówią, ale właściwie myślą Putin eto nasze wsio. Tak. To jest prawda. I dzisiaj widzimy, że Putin wyziera z Puszkina, wyziera z Dostojewskiego, z Sołżenicyna. Ale ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście Putin wyziera na przykład z Chlebnikowa. Czy rzeczywiście Putin wyziera na przykład z Szałamowa? Czy rzeczywiście Putin wyziera na przykład z Wieniedikta Jerofiejewa? Nie wiem. Zastanawiam się. Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej skomplikowane niż ta teza, którą ja rozumiem i szanuję. Rozumiem i szanuję. Ale wydaje mi się też, że kwestia jest naprawdę nie tylko trudna, ale i bardzo ważna. Wspomniałeś, że wielce szanowny panie Aleksandrze, wspomniałeś, że u niektórych poetów, poetek ukraińskich słyszysz fałsz. Ja też mam takie poczucie nieraz, że poeci, poetki, którzy od dzieciństwa, ukraińscy poeci, ukraińskie poetki, którzy od dzieciństwa myśleli po rosyjsku, marzyli po rosyjsku, śnili po rosyjsku, teraz piszą po ukraińsku. Rozumiem ten gest, szanuję to bardzo, ale jest w tym pewien fałsz. Jest w tym pewna cena, bardzo wysoka, którą naród ukraiński płaci i nie wiem, czy nie przepłaca, bo to właśnie żołnierze Azowa to byli chłopcy, są chłopcy, którzy mówią przede wszystkim po rosyjsku, prawda? To jest bardzo bolesny splot. I wydaje mi się, że nie można tego stawiać w takich kategoriach tylko czarno-białych, prawda? Znaczy, no przepraszam, to prawda mówię do siebie, nie do ciebie. Nie wiem, czy to jest pytanie, to moja refleksja. Dziękuję. No, Pawle, wielce szanowny panie. No najpierw co? Co dotyczy Chlebnikowa, on siebie ogłaszał kim tam imperatorem wszechświatu, jakoś to pierwsze. O Szalamowie powiem takie, to jest w tej powieści Głowackiego, którego tłumaczyłem, tam w tej części, kiedy on opisuje Stany Zjednoczone i tam jakiś jego kolega Amerykanin, on pisarz jakiś niezły, nie pamiętam nazwiska, no to można znaleźć. To ten jego kolega powiedział, że on jest przeciw, żeby w ogóle opowiadać o przestępstwach nazistowskich, bo nie ma gwarancji, że ktoś nie zechce ich powtórzyć. To może i Szalamowa nie trzeba wydawać na nowo, no bo straszne rzeczy pisał. Kto był trzeci? No, Jerofiejew. A Jerofiejew to jest, rozumiem, a to jest cała rosyjska kultura, taka piekielna, że wszystko ono idzie nach, ja napiję się i niech ten świat zawali się. Taka jest główna koncepcja Jerofiejewa Wenedikta, tak. I to jest rosyjska koncepcja, niech wszystko zginie i tak. To znaczy taki piekielny szlak. Od Dostojewskiego do Jerofiejewa. Tak, wszystko. Ja przynajmniej, tam nie ma światła, tam nie ma witalności, tam jest albo, no, ja się napił i niech ono wszystko zginę.
Ну, а ввогуле, что дотыче русскоязычных, розумієш, може би я і не був такі категоричний, але я пам'ятам, як ще я їм старий, і мам зла пам'ять, все пам'ятам. Пам'ятам, як російськоязичне українське поеті до мене мовили: Сашку, ілі можеш, коли прийдеш на нормальний язик, ну хто тебе прочита по-українську, а по-російську тебе пари мільйонів прочитаю. Те саме, яке, ну я не буду називати імена, вони є, вони в моєму краю, вони, або в Європі, вони є. То значить, ну, я то пам'ятаю. Як то? Як то в Біблії? Не судіть і не судимі будете. Як то буде? По-польську? Розумію. Так, так. Я не сонце, але я пам'ятаю. І ніч з тим не потрапить зробити. Хіба мам щось випити? Амнезійник. Прошу, Małgosiu. Пані Małgorzata. Ja mam łatwe pytanie, a właściwie nie pytanie, tylko chciałabym poprosić pana szanownego Aleksandra, bo mówię to w imieniu wydawców, w swoim imieniu. Mówię w imieniu tych, którzy pracowali nad wydaniem tej książki. Bardzo byłam dumna i szczęśliwa z tego, że to jest dwujęzyczne wydanie, że mamy ukraiński język i mamy tłumaczenie po polsku. I wydawało mi się, że to już jest pełnia. Ale dzisiaj myślę o tym, że że może powinniśmy znaleźć taki sposób, żeby usłyszeć ukraiński język z tego tomu. Czy zechciałbyś jeszcze przed wyjazdem, zanim wrócisz do domu, nagrać dla nas cały ten tom czytania, dlatego że... Tak, po ukraińsku. Nie, nie. To znaczy absolutnie masz rację, że tłumaczenie Jerzego jest kongenialne. Ale moc ukraińskiego języka, jak czytasz swoją poezję, jest nie do... Dziękuję. Naprawdę, bardzo o to prosimy. To jest marzenie. No, policzymy. Dziś jest 1 maja, jutro 2. 3 maja, Dzień Konstytucji Waszej. A 4 jest u nas sobota przyczysta. I 4 mam zaproszenie, odjeżdżam do Wilni. Wracam 7, a 9 chciałem już jechać. No chyba 8, ale co, mam cały tomik na czytanie? Oczywiście. No. Znaczy, może ja nie będę zaraz odpowiadał, ja mam pomyśleć, pani Małgorzato. Dobrze. Bo naprawdę już od razu powiem, odwołamy tą moją prozę, bo już siedzimy tutaj trochę dłużej niż liczyłem i... Jestem naprawdę zmęczony. Ale chcesz powiedzieć, że będziesz świętował 3 maja Konstytucję i nic nie będziesz robił wtedy? Nie, no to znaczy nic nie. Będę świętował. Nie, prawda. Porozmawiamy o tym na zewnątrz. Posłuchaj, bo nie musimy czytać, bo zaplanowaliśmy, żeby przeczytać fragment powieści, ale jakbyś mógł zdanie powiedzieć o tym, nad czym pracujesz, i bo to będzie, jest już tłumaczone na polski. Co to będzie, powiedz, jaka to kolejna książka? Tak, no to kiedy byłem w Berlinie, w Niemczech, już o tym opowiadałem, pisałem tam także i wiersze. I wiersze jest, no, też mam duży cykl, który jeszcze nie wydany. Tam jest, no, ale ja nie potrafię napisać o wojnie, zanim nie jestem tam. W 15-16 roku jeździłem w Mariupol i wtedy ten front przechodził tam za Mariupolem, była taka wieś szeroka, no. Jeździłem tam, czytałem wiersze przed naszymi żołnierzami.
No to wtedy napisałem parę wierszy o Mariupolu, nie tylko ten, który przeczytaliśmy, a mam jeszcze wierszy. Ale no i zechciałem coś napisać i poszła mi powieść taka, no jakby fantazyjna, ale taka dużo, tam dużo też jest i takiej satyry politycznej. No na razie nazywa się tam ta Czarownicka krew, Czarownicka siła, to jest nazwa taka jeszcze pracy. I to jest powieść o czarownicy ukraińskiej, która jest wysłana do Berlina, to jest w nasz czas, przez Główna Rada Czarownicka Ukrainy, żeby pomagać ukraińskim uchodźcom. I tam jeszcze, i to zaczyna się akcja na tym dworcu głównym, Hauptbahnhof. I ten Hauptbahnhof w nocy jest pełen różnych wampirów, czarowników, tam różnych innych potworów. I ona tam działa i z nią jej towarzyszy polski wiedźmin, który ma nazwisko Skrzytuski, oczywiście. Tak. I oni razem i tam w nocy przyjeżdżają tam śpiewaczka też taka nietrebko, niepotrebko, niby rosyjska śpiewaczka, opozycjonerka, która wyjechała ze skandalem z Rosji, ale ona ma przy sobie malutką dziewczynkę i ona mu i do niej przybiegają ta dziennikarze, kamery, a co tu pani? I ona mówi, że ona ma tę dziewczynkę i ta dziewczynka jest Katia, Katrusia, Katieńka po rosyjsku z Lugańska, z Ukrainy. I że ta dziewczynka straciła tata i mamę i ona chce jej adoptować. A bohaterka Taisia widzi, że ta śpiewaczka też jest czarownicą. I widzi, że czarownica po prostu ukradła dziecko ukraińskie. A czarowniki nie do sprzedania, ni na organy, oni nie kradnie dzieci, tylko dla udziału w rytuale. A po udziału w rytuale ofiara albo ginie, albo wariuje. I ona musi ratować tą dziewczynkę i Skrzytuski też jej pomagał. No to taki krótki spoiler, a dalej... No zobaczymy, tutaj niby może ono ta książka tutaj jeszcze i okaże. Ja bym chciałem na to. No właśnie, super. Zanim się ta książka ukaże, mamy ten tom, więc bardzo zachęcam Państwa, jakbyście jeszcze go nie mieli, żeby go zakupić, bo można tutaj po naszym spotkaniu. Czy jest jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa? Oleksandr Irwanecz był naszym gościem. Dziękuję.